Czy kiedykolwiek wcześniej zdarzyło ci się mieć jęczmień na powiecie? Jeśli tak, to z pewnością wiesz doskonale, jak uciążliwa jest to dolegliwość. Przeczytaj zatem cały artykuł, aby dowiedzieć się, jak się pozbyć tej irytującej przypadłości. W naszym dzisiejszym artykule zaprezentujemy ci kilka użytecznych sposobów, które mogą ci się przydać w przypadku, gdy masz jęczmień na powiece. Dzięki nim będziesz w stanie go usunąć bez wysiłku. Czy kiedykolwiek wcześniej zdarzyło ci się mieć jęczmień na powiece? Jeśli tak, to z pewnością wiesz doskonale, jak uciążliwa jest to dolegliwość. Przeczytaj zatem cały artykuł, aby dowiedzieć się, jak się pozbyć tej irytującej przypadłości. Jęczmień na powiece ogólnie rzecz biorąc jest niewielkim guzkiem zwykle uformowanym wzdłuż krawędzi powieki. Może on powodować wiele dokuczliwych objawów. Właściwie to każde z nich z osobna sprawia, że będziesz chciał jak najszybciej pozbyć się z oka tego czegoś. I choć na pozór nie wydaje się to możliwe, to jednak zaprezentowane przez nas metody okazują się być naprawdę skuteczne. Mogą one pomóc ci wyeliminować jęczmień na powiece w bardzo krótkim czasie. A co więcej, nie będziesz musiał do tego celu stosować wielu różnych leków i produktów farmaceutycznych. Są one bowiem zazwyczaj dosyć drogie i do tego zawierają mnóstwo mniej lub bardziej szkodliwych dla zdrowia składników. Lepiej więc ich unikać o ile to możliwe. Jęczmień na powiece jest w przeważającej większości przypadków spowodowany infekcją bakteryjną oka lub samej powieki. Ma on postać charakterystycznych grudek lub pryszczy. Nie jest to groźna dla zdrowia dolegliwości. Niemniej jednak one jest to raczej bezbolesny stan zapalny, który może być uciążliwy przy otwieraniu i zamykaniu chorego oka. Niedogodności powodowane przez jęczmień na powiece sprawiają, że praktycznie rzecz biorąc każdy z nas będzie chciał zrobić wszystko co tylko możliwe, aby się go jak najszybciej i do tego trwale pozbyć. A jak to zrobić? Tego dowiesz się już za chwilę, zapraszamy więc do lektury wykrzyknik. Możliwe przyczyny, dla których występuje jęczmień na powiece. Jęczmień na powiece może powstać z kilku różnych przyczyn. Do najpopularniejszych z nich należą m.in. stan zapalny skóry, infekcja jednego z mieszków włosowych, zapalenie gruczołów potowych lub łojowych. Typowe zakażenie skóry bakteriami, np. gronkowcem. Najpopularniejsze, w pełni naturalne sposoby pozwalające zlikwidować jęczmień na powiece. Jęczmień na powiece można bez żadnego problemu usunąć w warunkach domowych. Wystarczy wykorzystać do tego celu niektóre z powszechnie dostępnych naturalnych składników. Do najskuteczniejszych z nich zaliczyć można na przykład 2.1.
Złoto. Tak, dobrze przeczytałaś. To nie jest pomyłka. Jeśli próbujesz szybko wyleczyć jęczmień na powiece, to jedną z najstarszych metod, która rzeczywiście działa całkiem nieźle, jest przyłożenie rozgrzanego kawałka złota do miejsca zmienionego chorobowo. Aby to zrobić, potrzebujesz po prostu jakiegoś przedmiotu wykonanego ze złota. Procedura postępowania pozwalająca usunąć jęczmień na powiece. Pocieraj złoty pierścionek lub dowolny inny element wykonany z tego metalu czystą szmatką lub w ostateczności o kawałek ubrania. Kontynuuj pocieranie, aż pierścionek stanie się ciepły. Możesz także po prostu zanurzyć go w szklance z ciepłą wodą. Teraz przyłóż go bezpośrednio do swojej powieki w miejscu zmienionym chorobowo. Powtarzaj ten zabieg po 10 razy każdego dnia, a jęczmień na powiece zniknie w ciągu jednej doby. Dwa. Żel z aloesu stosowany miejscowo. Spośród wielu wspaniałych zastosowań aloesu, jednym z bardziej przydatnych na potrzeby naszego dzisiejszego artykułu jest to, że za jego pomocą możesz również szybko i skutecznie złagodzić jęczmień na powiece. Jest to możliwe dzięki działaniu łagodzącym ból, a także regenerującym i uzdrawiającym właściwościom żelu z aloesu. Składniki, jakich będziesz potrzebować: liść aloesu, jałowy wacik z gazy opatrunkowej lub po prostu czysta szmatka. Procedura postępowania pozwalająca usunąć jęczmień na powiece. Weź liść aloesu i obierz go trzymając pionowo tak, aby wyodrębnić miąższ roślinny i użyć go jako żelu. Zanurz całkowicie wacik w tak uzyskanym miąższu i nałóż ją bezpośrednio na miejsce zmienione chorobowo na swojej powiece. Pozostawić ją tak na około pół godziny i następnie przemyj oko ciepłą wodą. Wysusz skórę za pomocą ręcznika papierowego. Powtarzaj ten zabieg od 2 do 3 razy dziennie, aby uzyskać najlepsze rezultaty. 3. Torebki do herbaty pozostałe po zaparzaniu naparu z rumianku. Rumianek pomaga uspokoić stan zapalny i zmniejszyć jego objawy. Jest to zioło o znanych i cenionych od setek lat właściwościach leczniczych. Oczywiście działa ono także regenerująco na powieki, w przeciwnym razie byśmy o nim nie wspominali w naszym artykule. Składniki, jakich będziesz potrzebować: 1 torebka z suszonym rumiankiem, 1 szklanka wrzącej wody, 250 ml. Procedura postępowania pozwalająca usunąć jęczmień na powiece. Umieść saszetkę z rumiankiem we wrzącej wodzie. Pozwól mu zaparzać się przez około 5 minut. Następnie wyjmij saszetkę z naparu. Odczekaj chwilę, aby ostygła nieco i następnie przyłóż wciąż gorącą do swojego jęczmienia na powiece. Teraz trzymaj ją tak długo, dopóki saszetką się nie ochłodzi do temperatury pokojowej. Powtarzaj ten zabieg 2 razy dziennie.
Każdorazowo powinien on trwać co najmniej 10 minut. Regularne stosowanie tej metody pomoże Ci skutecznie i szybko wyeliminować jęczmień na powiece. Maści o właściwościach antybiotykowych. Maści, które mają składniki nakierowane na zabijanie bakterii, są najlepszymi środkami pozwalającymi zwalczać jęczmień na powiece. Ich skuteczność jest szczególnie wysoka wtedy, kiedy dolegliwość ta spowodowana jest infekcją gronkowcami. A ten gatunek bakterii występuje najczęściej właśnie w okolicy powiek. Składniki, jakich będziesz potrzebować? Maść o właściwościach bakteriobójczych, antybiotyk, przepisana przez lekarza. Procedura postępowania pozwalająca usunąć jęczmień na powiece. Po zasięgnięciu porady u lekarza i otrzymaniu przepisanej przez niego maści z antybiotykiem, powinnaś ją po prostu stosować zgodnie ze wskazaniami. Pamiętaj jednak o tym, aby zawsze wykonywać ten zabieg przy użyciu czystych dłoni. Niezastosowanie się do tej rady może jedynie dodatkowo pogorszyć infekcję. 5. Dobry i długi sen przez całą noc. Co najmniej 8 godzin nieprzerwanego snu jest kolejną rekomendacją ekspertów pozwalającą skutecznie leczyć wiele dolegliwości. Jedną z nich jest m.in. jęczmień na powiece. To jedna z najbardziej prostych i skutecznych metod postępowania w takim przypadku. Procedura postępowania pozwalająca usunąć jęczmień na powiece. Po prostu połóż się do łóżka i zaśnij o godzinie 21, a następnie śpi przez co najmniej 8 godzin. I powtarzaj ten proces przez 3 nocy z rzędu. Nie dość, że będziesz w ten sposób przesypiała całą noc, co korzystnie wpływa na ogólny stan zdrowia, to jeszcze osiągniesz coś jeszcze. Po prostu już po 3 nocach wczesnego kładzenia się do łóżka, jęczmień na powiece zniknie. Jest to naprawdę aż tak proste. Wystarczy samo tylko zamknięcie oczu i zdanie się na łaskę Matki Natury. I nic więcej. Nie ma co do tego wątpliwości, to najlepsza sztuczka ze wszystkich zaprezentowanych przez nas powyżej.